Cześć, witajcie w nowym filmie. Na naszej planecie jest tak wiele różnych gatunków zwierząt. I podczas gdy niektóre mogą wydawać się słodkie i nieszkodliwe, są inne, które najlepiej podziwiać z daleka. Te zwierzęta posiadają potężne mechanizmy obronne lub śmiertelne toksyny, które mogą nawet spowodować śmierć. Liściołaz żółty to płaz występujący w lasach deszczowych Kolumbii. Ma tylko 5 cm wysokości i wyróżnia się ze względu na jasny kolor skóry. Jego kolor skóry jest ostrzeżeniem dla drapieżników, że jest trujące. Pomimo niewielkich rozmiarów jest uważany za jedno z najbardziej zabójczych zwierząt na świecie. Tylko 2 mikrogramy ich jadu wystarczą, aby zabić osobę. Kostkomeduza to trująca meduza występująca w Oceanie Spokojnym i Indyjskim. Ma długie, jadowite macki, które mogą dostarczyć bolesne i czasami śmiertelne urządlenia. Jeśli dotkniesz tej meduzy, jad natychmiast powędruje do układu nerwowego i wpłynie na komórki skóry. Ból jest nie do zniesienia, więc wielu ludzi, którzy dotknęli tej meduzy, nie było w stanie wypłynąć na powierzchnię. Grzywaki to wyjątkowe i fascynujące gryzonie występujące w Afryce. Chociaż mogą wydawać się nieszkodliwe, posiadają toksyny, które mogą stanowić znaczne zagrożenie dla zwierząt i ludzi. Nie daj się zwieść ich słodkiemu wyglądowi, ponieważ zdecydowanie nie należy z nimi zadzierać. Grzywak ma wystarczającą ilość trucizny, aby zabić dorosłego człowieka, a oni sami wytwarzają swoją truciznę, żując korę trującej rośliny. Trucizna miesza się z ich śliną, a następnie jest przechowywana w ich włosach, które znajdują się w ich charakterystycznych grzebieniach. Trucizna grzywaka może prowadzić do takich objawów jak trudności w oddychaniu, osłabienie mięśni, a w końcu nawet śmierć. Jest jednak coś jeszcze, czego wiele osób nie wie o tych ciekawych stworzeniach. Grzywaki mają bardzo złożone życie społeczne. Żyją w ścisłych grupach, a nawet mają hierarchię, z dominującymi samcami na czele i najpopularniejszym samcem, dostającym samicę. Stożek geograficzny to jadowity ślimak morski występujący w regionie Indo-Pacyfiku. Posiada jadowity, przypominający harpun ząb radula, którym łapie ofiary. Jad jest złożoną mieszaniną toksyn, które mogą spowodować paraliż i śmierć człowieka. Są one uważane za jeden z najbardziej trujących gatunków ślimaków morskich i najlepiej trzymać się z dala, gdy go napotkasz. Wąż tygryś jest wężem występującym w południowej Australii i posiada silnie toksyczny jad, który może spowodować paraliż, a nawet śmierć, jeśli natychmiast nie jest leczony. To, co również czyni tego węża niebezpiecznym, to fakt, że są agresywne i łatwo gryzą w samoobronie. Są one uważane za jeden z najbardziej niebezpiecznych gatunków węży w Australii i są odpowiedzialne za większość zgonów z powodu ukąszeń węża. Side-gillet slug nie był uważany jako niebezpieczne zwierzę, dopóki nie został powiązany z tajemniczą śmiercią psów na plażach Auckland w 2009 roku. Odkryto, że ślimaki zawierają tetrodotoksynę, jedną z najbardziej zabójczych substancji w Nowej Zelandii. Toksyny mogą służyć jako mechanizm obronny, czyniąc ślimaka niebezpiecznym dla potencjalnych drapieżników. Jeśli chcą, mogą ugryźć każdego i wszystko wokół siebie, w tym własny gatunek. Objawy zatrucia tymi ślimakami obejmują nudności, wymioty, biegunkę i inne problemy żołądkowo-jelitowe. W niektórych rzadkich przypadkach trucizna może być nawet śmiertelna w małych ilościach. Tak więc jeśli dotkniesz lub zjesz jednego, możesz doświadczyć paraliżujących uczuć, a nawet śmierci w ciągu kilku godzin od spożycia toksyny. Interesującym faktem jest to, że niektóre gatunki mogą przechwytywać i przechowywać toksyny ze swoich ofiar, takich jak trujące chemikalia w niektórych gąbkach, we własnej tkance. Astropecten irregularis to gwiazda morska występująca w Oceanie Atlantyckim. Ma długie, jadowite kolce na swoim ciele, które wykorzystuje do ochrony. Rozgwiazda może wyglądać niegroźnie, ale ma wystarczająco dużo jadu, aby z łatwością zabić inne zwierzęta morskie. Jej unikalny jad, tetrodotoksyna, na którą wciąż nie znaleziono antidotum, może również powodować silny ból i stan zapalny u ludzi. Żółwie jaszczurowate to duże żółwie słodkowodne, znane z potężnych szczęk i agresywnego zachowania, gdy są zagrożone. Odgrywają one ważną rolę w ekosystemach, w których żyją, ale mogą stanowić zagrożenie dla ludzi. Jeśli natkniesz się na jednego, trzymaj ręce i stopy przy sobie, ponieważ mają one całkiem imponujący zgryz. Ich długa szyja może skręcić się pod nienaturalnym kątem i mogą zadać poważne, bolesne ukąszenie. I jakby tego było mało, mogą również przenosić salmonellę,
która może sprawić, że będziecie bardzo chorzy. Występują w całej wschodniej i środkowej części Ameryki Północnej i mogą osiągnąć długość do 80 cm. Te zwierzęta przede wszystkim jedzą ryby, żaby, ptaki, małe ssaki, a nawet inne żółwie. To, czego wiele osób nie wie, to fakt, że te żółwie mają również bardzo ciekawy sposób oddychania. W przeciwieństwie do większości innych żółwi, które używają płuc do oddychania, oddychają przez kloakę, otwór z tyłu ciała, który służy im do defekacji i kopulacji. Oznacza to, że nie muszą trzymać głowy nad wodą, aby oddychać podczas pływania, co jest całkiem przydatną umiejętnością, gdy żyją w wodzie. Dziobak to wyjątkowy ssak występujący we wschodniej Australii. Ma dziób podobny do kaczego i jadowito ostrogi na tylnych nogach. Używa płetw jako samoobrony i do zaznaczenia swojej dominacji w sezonie lęgowym. Jad nie jest śmiertelny dla ludzi, ale może powodować ekstremalny ból i obrzęk. Dlaczego niektórzy ludzie uważają lamparty morskie za słodkie, jest tajemnicą. Jeśli zobaczysz je na wolności, są one bardziej prawdopodobne, aby przypomnieć ci o gadzie, niż coś miłego. Te drapieżniki są duże, potężne i znane ze swojej zwinności w wodzie i unikalnego nakrapianego futra. Dorosłe lamparty morskie mogą dorastać do 3,5 metra długości i ważyć do 500 kg. Występują głównie w zimnych wodach wokół Antarktydy, ale czasami są widziane wzdłuż wybrzeży Australii, Nowej Zelandii i Ameryki Południowej. Lepiej ich nie dotykać, ponieważ mają rzędy ostrych jak brzytwa zębów, które mogą łatwo zranić człowieka. Choć zwykle żywią się pingwinami i krylem, mogą też zjadać młode innych fok. Wiele osób nie wie jednak, że lamparty morskie są jednymi z niewielu ssaków morskich, które potrafią regulować temperaturę własnego ciała, co pozwala im przetrwać w zimnych wodach wokół bieguna południowego. A jeśli myślisz, że chcesz mieć jednego jako zwierzę domowe, pomyśl jeszcze raz. Lamparty morskie to dzikie zwierzęta, które lepiej zostawić w ich naturalnym środowisku. Rozdymki są znane ze swojej zdolności do nadmuchiwania się w celu ochrony przed drapieżnikami. Ponadto zawierają silną neurotoksynę o nazwie tetrodotoksyna, która znajduje się głównie w ich narządach wewnętrznych i skórze. Ta toksyna jest niezwykle niebezpieczna i może łatwo zabić 30 dorosłych osób. Pawicowate może brzmieć jak przyjazna, przytulna gąsienica, ale uważaj, nie ma z tym nic wspólnego. Należą one do rodziny największych motyli na świecie. Są silnymi lotnikami, które są aktywne głównie w nocy. I można je rozpoznać po ich dużych rozmiarach, żywych kolorach i skomplikowanych wzorach na skrzydłach. Żywią się głównie liśćmi różnych drzew i krzewów, a w niektórych przypadkach mogą powodować znaczną defoliację. Chociaż większość gatunków tej rodziny jest nieszkodliwe, niektóre gąsienice, zwłaszcza te z rodzaju Lonomia, są znane z ich trujących kolców, które mogą stanowić zagrożenie dla ludzi. W szczególności Lonomia olbikła jest znana jako najbardziej niebezpieczny z gatunków ze względu na swoje kolce, które mogą powodować poważne problemy zdrowotne, w tym krwawienie, a w rzadkich przypadkach nawet śmierć. Jad jest złożoną mieszanką białek i enzymów, które mogą powodować silny ból, stan zapalny i zaburzenia krzepnięcia. Leczenie tego obejmuje środki przeciwbólowe, a w ciężkich przypadkach antidotum. Gila to jedna z najbardziej jadowitych jaszczurek na świecie. Pochodzi z pustyń południowo-zachodnich Stanów Zjednoczonych i Meksyku. Jad gila jest silnie toksyczny i zawiera kilka substancji, które wpływają na układ nerwowy. Jednak nic się nie dzieje z jednym ukąszeniem, więc lepiej uciekać, jeśli zostaniesz zaatakowany. Koralowce ogniste są nie tylko piękne do oglądania, ale również bardzo niebezpieczne w dotyku. Należą do Pylium cnidaria i są bliżej spokrewnione z meduzami i ukwiałami morskimi niż z prawdziwymi koralowcami. Znanych jest ponad 50 różnych gatunków, które występują na całym świecie w wodach tropikalnych i subtropikalnych. Rosną w różnych formacjach, w tym rozgałęzionych, płytowych i struktur skorupowych, co sprawia, że łatwo je pomylić z innymi gatunkami koralowców. Nazwa koralowiec ognisty pochodzi od intensywnego, palącego bólu, jaki może wywołać przy dotknięciu. Jest to spowodowane małymi strukturami przypominającymi harpuny, zwanymi cnidocytami, w wapiennym szkielecie koralowca, które wstrzykują trującą substancję do wszystkiego, czego dotknie. Koralowce ogniste kolonizują wszystko, od skał po plastikowe przedmioty i są często spotykane w ciepłych, płytkich wodach wokół raf koralowych. Nurkowie są najbardziej narażeni na kontakt z koralowcami ognistymi,
ponieważ czasami można je przeoczyć lub znaleźć w pobliżu innych, popularnych miejsc do nurkowania. W przypadku kontaktu z koralowcami ognistymi należy natychmiast przemyć ranę wodą morską i w razie potrzeby skorzystać z pomocy medycznej. Mangrowiec brunatny jest wężem, którego istnieje kilka gatunków. Niektóre z gatunków są niebezpieczne, gdy je dotkniesz. Jad węża działa powoli i może to potrwać do 48 godzin, zanim zobaczysz pierwsze poważne objawy, w tym krwawienie, problemy psychiczne i nudności. Znalezienie martwego wielbłąda na pustyni może nie zdarza się często, ale może przynieść różne niebezpieczeństwa i wyzwania. Jeśli kiedykolwiek będziecie mieli nieszczęście spotkać takiego, nie dotykajcie go. W miarę jak ciało wielbłąda zaczyna się rozkładać, bakterie namnażają się i wytwarzają odrażający gaz, który gromadzi się w ciele wielbłąda. Gaz jest tak silny, że ciało wielbłąda może spuchnąć jak balon i jeśli go dotkniesz, może dosłownie eksplodować. Może to prowadzić do nieprzyjemnego widoku i zapachu, przyciągając do tuszy różnych padlinożerców i owady. Martwy wielbłąd może wydawać się potencjalnym źródłem wody ze względu na dużą ilość wody w jego ciele. Jednak spożywanie wody z rozkładającego się zwierzęcia jest niebezpieczne i może prowadzić do choroby lub zatrucia. Ale czy wiesz, że to samo może się zdarzyć z wielorybami? Tak, dobrze słyszeliście. Wieloryby również mogą eksplodować. Jeśli martwy wieloryb wynurzy się na plaży i nie zostanie w porę usunięty, bakterie w jego ciele również mogą się namnażać i produkować odrażający gaz. Dlatego trzymaj się z daleka, jeśli natkniesz się na te dwa zwierzęta i zauważysz, że nie są już żywe. Jako nurek możesz obawiać się nadepnięcia na jeżowca, ale bardziej powinny martwić cię szkaradnice. Ta ryba ma jad uważany za jeden z najbardziej trujących na świecie i występuje w wodach przybrzeżnych Oceanu Spokojnego i Indyjskiego. Na grzbiecie ma 13 trujących kolców, które mogą wywołać silny ból, paraliż, a nawet śmierć. Nie jest łatwo rozpoznać tę rybę, gdy jesteś w oceanie, ponieważ mogą one bardzo dobrze się kamuflować. Meduza Irukandi ma rodzaj żądła, którego nigdy nie chcesz doświadczyć. Sama lista objawów wystarczy, aby wysłać cię do najbliższego szpitala. Nawet jeśli przeżyjesz, ból i skurcze będą cię prześladować przez długi czas. Ale czy wiesz, że meduza Irukandi jest tak mała, że nie widać jej gołym okiem? To czyni ją bardzo niebezpieczną, gdy nurkowie nie zauważają jej pojawienia się. Ta meduza występuje głównie w wodach wokół Australii i mają one od 5 do 30 mm rozmiaru, z mackami, które mogą osiągnąć do metra długości. Meduza Irukandi żywi się głównie małymi rybami i skorupiakami, używając swoich jadowitych macek do unieruchomienia ofiary. Pomimo niewielkich rozmiarów, meduzy te posiadają silny jad, który jest uważany za jeden z najpotężniejszych wśród gatunków meduz. Trudno uwierzyć, że coś tak małego może spowodować tyle cierpienia. Nie sądzisz? Żmija łańcuszkowa to jadowity gatunek węża występujący w tropikalnych regionach Azji. Wąż ten ma podobno wystarczająco dużo jadu, aby zabić ponad 20 osób swoim ukąszeniem. Jest on odpowiedzialny za dużą liczbę ofiar śmiertelnych w dzisiejszej Azji. Dzieje się tak dlatego, że ma tendencję do życia w bliskiej odległości od ludzkich osiedli. Jeżozwierze są kolczastymi ssakami występującymi w części Europy, Azji i Afryki. Chociaż generalnie nie są uważane za niebezpieczne, ich ostre kolce mogą powodować drobne obrażenia, jeśli są źle traktowane. Uważaj jednak, ponieważ te małe stworzenia potrafią się bronić. Nawet lwy i tygrysy nie chcą z nimi zadzierać. Kiedy czują się zagrożone, odwracają się, podnoszą swoje kolce i machają ogonem, aby się bronić. A jeśli to nie wystarczy, mogą wycelować swoje kolce w każdą istotną część przeciwnika. Ale wielu ludzi nie wie, że te futrzaste zwierzęta mają jeszcze jedną obronę – śmierdzący chemiczny zapach. Jeśli więc drapieżnik nie wyczuje tego zapachu i nie zostanie odstraszony, wtedy rozpętuje się piekło. Jeżozwierz podniesie swoje kolce i użyje ogona, aby uderzyć napastnika. Mogą wyglądać uroczo, ale nie należy ich lekceważyć. Co ciekawe, w niektórych kulturach uważane są za symbol szczęścia. Skrzydlica to jadowita ryba występująca w Oceanie Atlantyckim i Morzu Karaibskim. Jej trujące kolce są używane do obrony i polowania, a jad może powodować ekstremalny ból i obrzęk. Są one również znane jako gatunek inwazyjny na Karaibach i Zatoce Meksykańskiej ze względu na ich negatywny wpływ na rodzime gatunki i ekosystemy.
Korona cierniowa, znana również jako COTS, może być siłą zniszczenia w dobry dzień. Występują w regionie Indo-Pacyfiku, zwłaszcza wokół raf koralowych na Morzu Czerwonym, Oceanie Indyjskim i Pacyfiku. Dla zwykłej rozgwiazdy ich obecność skutkuje apokaliptyczną sceną, ponieważ mogą pochłonąć aż do 6 m² żywego korala rocznie, co czyni je jednym z najbardziej żarłocznych drapieżników koralowych. Ale czy wiesz, że ta rozgwiazda nie tylko niszczy rafę koralową, ale także swój własny rodzaj? Jest kanibalistyczna i ma wiele ramion pokrytych ostrymi, trującymi kolcami. Jej trujące kolce powodują bolesny obrzęk i reakcję, która może prowadzić do gorączki, nudności, a nawet szoku. To czyni tę rozgwiazdę bardzo niebezpieczną, jeśli napotka się je podczas snorkelingu lub nurkowania w oceanie. Jeśli będzie zbyt blisko, upewnij się, że utrzymujesz bezpieczną odległość, aby uniknąć urządlenia przez jej trujące kolce. Innym ciekawym faktem jest to, że ma zdolność do regeneracji utraconych kończyn, co pozwala jej odzyskać zdrowie po urazach, a nawet rozmnażać się bezpłciowo. Blarina południowa to jadowity ssak występujący głównie w południowo-wschodnich Stanach Zjednoczonych. Prawdopodobnie zaskoczy cię, że to małe stworzenie może być niebezpieczne. Posiada gruczoł produkujący jad, który paraliżuje swoją ofiarę. Chociaż nie jest niebezpieczny dla ludzi, ugryzienie może być bolesne. Androctonus bicolor należy do rodziny Butidae, która obejmuje wiele jadowitych gatunków skorpionów. Pochodzą one z suchych obszarów Afryki Południowej, Zimbabwe i Botswany. Skorpiony te mogą dorastać do 11-15 cm długości, co czyni je jednym z największych gatunków skorpionów w południowej Afryce. Charakteryzują się grubym ogonem i dużymi, solidnymi szczypcami. Bądźcie ostrożni, jeśli natkniecie się na tego skorpiona, ponieważ niesie on równowartość pigułki cyjanku w swoim jadzie. Ten skorpion może pluć swoim śmiertelnym jadem aż do 1 metra. Nie jest zaskoczeniem, że to stworzenie jest jednym z najbardziej szanowanych zwierząt w dziczy. Co wielu ludzi nie wie, to że ten skorpion używa swojego śmiertelnego jadu do polowania. Wypluwa swój jad na ofiary, aby sparaliżować je przed zjedzeniem. Dlatego jest nie tylko niebezpieczny dla ludzi, ale także dla innych zwierząt w okolicy. Grzechotnik diamentowy jest jednym z najbardziej niebezpiecznych węży w Ameryce Północnej. Jeśli ten wąż ukąsi, ofiara nie ma prawie żadnych szans na przeżycie. Wąż ten używa swojego jadu przede wszystkim do polowania, ale w razie zagrożenia będzie się również bronił. 100 mg to dawka wystarczająca do zabicia człowieka. Bawuł afrykański należy do rodziny wołowatych, która obejmuje inne duże zwierzęta roślinożerne, takie jak żubry, antylopy i bydło. Występują w różnych siedliskach w Afryce, w tym na sawannach, łąkach, lasach i bagnach. Dla czegoś, co głównie żywi się trawą, bawuł afrykański jest uważany za jedno z najbardziej niebezpiecznych zwierząt na kontynencie. Uważaj, ponieważ ich zachowanie jest nieprzewidywalne i wraz z lwami, lampartami, słoniami i nosorożcami tworzą wielką piątkę w Afryce. Dorosłe samce mogą ważyć od 500 do 1000 kg i mają wysokość od 1,5 do 2 metrów. Zwierzęta te żyją w ściśle powiązanych grupach rodzinnych składających się z około 6 do 12 osobników prowadzonych przez dominującą samicę i składających się z jej potomstwa i krewnych. Komunikują się ze sobą poprzez zapach i sygnały dźwiękowe i współpracują ze sobą w celu odstraszania drapieżników i obrony przed zagrożeniami. Jeśli jednak dojdzie do spotkania twarzą w twarz z rozwścieczonym bawołem, ważne jest, aby zachować dystans. Szczególnie jeśli czują się zagrożone, mogą stać się bardzo agresywne i biegać z prędkością do 55 km na godzinę. Flower urchin to kolczaste stworzenie morskie, które jest bardzo toksyczne w dotyku i jedzeniu. Jego trujące kolce zawierają neurotoksynę, która może powodować intensywny ból, a nawet paraliż u ludzi. Nurkom mówi się, żeby trzymali się z daleka, ponieważ jedno dotknięcie może być śmiertelne. Mimo to w niektórych kulturach pozostaje przysmakiem. Oto kolejne zwierzę o jasnych kolorach, które jest śmiertelnie niebezpieczne. Salamandra plamista. Ogólnie rzecz biorąc, ten gad wygląda uroczo ze swoimi jasnymi kolorami, ale jak już wiesz, jasny kolor jest oznaką trucizny. Salamandry plamiste mają zdolność do rozpylania jadów w odległości 30 cm i atakowania wrogów. Trucizna następnie atakuje centralny układ nerwowy, powodując paraliż.
amfiprion, lepiej znany jako błazenek. To ryba, którą możesz rozpoznać z popularnego filmu animowanego Gdzie jest Nemo. Może zaskoczy cię fakt, że ta ryba istnieje w prawdziwym życiu i jest dość jadowita i niebezpieczna dla ludzi. Może wyglądać słodko, ale nie są niewinne. Mogą ugryźć, a ich zęby są wystarczająco ostre, aby przebić ludzką skórę. Co więcej, agresywnie bronią swojego terytorium przed intruzami. Najczęściej można znaleźć te ryby w ciepłych wodach Indo-Pacyfiku, w tym Wielkiej Rafy Koralowej, Morza Czerwonego i Oceanu Spokojnego. Są to małe ryby o wielkości od 5 do 15 cm, a ich dieta składa się z zooplanktonu, glonów i małych bezkręgowców. Ryba ta jest odporna na własne jadowite urządlenia, dzięki ochronnej warstwie śluzu. Innym ciekawym faktem jest to, że są to hermafrodyty protandryczne, co oznacza, że rodzą się samicami, ale mogą zmieniać płeć. Patelnica niebieskoplama to morskie zwierzę znalezione w głębokich wodach, które wygląda wyjątkowo z niebieskimi plamami. Jednak kolor nie ma nic wspólnego z jej pięknem, ale jest to znak dla wrogów, aby wiedzieli, że jest trująca i nie powinni jej dotykać. To morskie stworzenie ma bardzo trujące kolce na ogonie, które mogą powodować bolesne rany. Same słowa głowa węża wywołują u nas dreszcz. Chociaż wiemy, że nie należy dotykać jadowitych węży, rzadko myślimy o tym, że nawet ich odcięte głowy mogą nadal zagrażać życiu. Tak, dobrze słyszeliście. Głowy węży mogą nadal gryźć i wstrzykiwać jad nawet kilka godzin po ich odcięciu. Dzieje się tak dlatego, że odruchy ukąszenia węża pozostają aktywne przez pewien czas, nawet gdy ciało już nie funkcjonuje. Węże odgrywają jednak ważną rolę w ekosystemach, kontrolując populację gryzoni. Ale to nie wszystko, co musisz wiedzieć o głowach węży. Czy wiesz, że niektóre węże są zdolne do wyłączenia swoich gruczołów jadowych i dają tylko suche ukąszenia? Oznacza to, że możesz nawet nie wiedzieć, że zostałeś ugryziony, dopóki nie będzie za późno. A gdyby tego było mało, niektóre mogą również przenosić śmiertelne choroby, takie jak hantawirus. Jeśli natkniesz się na jedną, najlepiej trzymać się w bezpiecznej odległości i zadzwonić do eksperta. Kukang to grupa małych naczelnych występujących w Azji Południowo-Wschodniej i części Chin. Są znane ze swoich dużych oczu i słodkości. Ale uważaj, mają trujące ukąszenie, które może spowodować silny ból, obrzęk, a nawet reakcję alergiczną u ludzi. Dlatego będziecie zaskoczeni, że są ludzie, którzy nielegalnie przyjęli to zwierzę jako zwierzę domowe. Acharia stimulea to kolczasta gąsienica, którą można znaleźć we wschodniej części Ameryki Północnej, od Kanady po Florydę. Ma wyjątkowe żądło, które może przyprawić każdego dreszcze. Jeśli kiedykolwiek zostaliście urządleni przez pszczołę, wiesz, jak bolesne może to być. Ale jeśli wejdziesz w kontakt z tą gąsienicą, ból może być do 3 razy gorszy. To, co czyni tę gąsienicę tak niebezpieczną, to fakt, że jeśli dotkniesz kolców, odrywają się one i odsłaniają gruczoły jadowe pod skórą, które cię atakują. Gąsienica saddleback otrzymuje swoją nazwę od charakterystycznego wzoru w kształcie siodła na jej grzbiecie. Chociaż są stosunkowo małe, mierząc około 2,5 cm długości, powinniście trzymać się z dala od tego owada. Żywią się szeroką gamą roślin, w tym dębami i drzewami owocowymi, i używają swojego jadu jako mechanizmu obronnego przed drapieżnikami. U ludzi jad może powodować bolesną wysypkę, swędzenie, nudności, a w niektórych przypadkach trudności w oddychaniu. Fletowiec to ptak występujący na Nowej Gwinei i pobliskich wyspach. Są znane ze swojego jasnego koloru i są jednym z niewielu trujących ptaków na świecie. Trucizna produkowana przez ptaka i znajdująca się w ich skórze i piórach może spowodować paraliż u ludzi, jeśli go dotkniesz. Pacyfotryton szorstki to gatunek traszki, która żyje głównie w lasach Ameryki Północnej. Ich skóra wytwarza toksyny, których używają przeciwko drapieżnikom, ale też najlepiej nie dotykać ich gołymi rękami. Jest ona również znana z ich zdolności do regeneracji kończyn i innych części ciała, co czyni je popularnym gatunkiem do badań naukowych. Latrodectus hasselti nie są dokładnie idealnymi zwierzętami domowymi i zdecydowanie nie chcesz ich wokół siebie. Te jadowite pająki są nie tylko niebezpieczne dla ludzi, ale także dla własnych partnerów.
Samica aktywnie poluje na samca, a nawet zjada go po kryciu, przy czym samiec przenosi swój pakiet spermy, aby zwiększyć szanse na przeżycie. Ale czy wiesz, że pająki te mają również unikalną cechę, która może pomóc im przetrwać? Są one w stanie podnieść temperaturę ciała poprzez drżenie mięśni, co pozwala im przetrwać w zimniejszych środowiskach. I jest to niezwykła cecha dla pająka i pokazuje, jak zaradne i zdolne do adaptacji mogą być te zwierzęta. Co ciekawe, są właściwie gatunkiem rodzimym dla Australii i Nowej Zelandii. Jednak rozprzestrzeniły się one po całym świecie, jako niechciani najeźdźcy w statkach i towarach. Pająk ten znany jest z dużego, okrągłego odwłoka z charakterystyczną czerwoną plamą. Samce są zwykle mniejsze i często w ogóle nie mają czerwonego grzbietu. Samice są szczególnie agresywne w sezonie lęgowym i zaciekle bronią swojego gniazda przed wszelkimi zagrożeniami, w tym ludzkimi intruzami. Choć ukąszenie tego pająka może być bardzo niebezpieczne dla człowieka, to na szczęście dostępne jest antidotum, które przeciwdziała skutkom działania jadu. W Australii powstały nawet specjalne centra ratunkowe, które zajmują się leczeniem osób ukąszonych przez tego pająka. Dlatego ważne jest, aby zawsze być czujnym na obecność tego pająka i w miarę możliwości zachować bezpieczną odległość. I prawdopodobnie najlepiej jest unikać spotkania z tym pająkiem i po prostu pozwolić mu robić swoje. Pokolec strojny zawdzięcza swoją nazwę, ponieważ ma wiele kolców na ogonie, które przypominają noże. Znalezione głównie w tropikalnych i subtropikalnych wodach, te ryby morskie są znane z jasnych kolorów i wydłużonego ciała. Jej kolce są trujące, a jeśli osoba jest urządlona, może to spowodować silny ból i obrzęk. To na szczęście nie jest śmiertelne, ale możesz być sparaliżowany. Bombiny to gatunek płazów znany z ich żywych kolorów. Mogą one wahać się od jaskrawej czerwieni, pomarańczy do żółci z czarnymi plamami. Jasne kolory brzucha służą jako ostrzeżenie dla drapieżników, że ropucha jest trująca. Ich trucizna nie jest śmiertelna dla ludzi, ale może powodować podrażnienie skóry i dyskomfort. Bombiny są stosunkowo małe i mają długość od 4 do 7 cm w zależności od gatunku. Pochodzą z Europy i Azji i żyją w szerokim zakresie siedlisk, takich jak lasy, bagna i stawy. Ponieważ są one półwodne, oznacza to, że żyją zarówno na lądzie, jak i w wodzie. Oprócz toksycznej skóry, mają również hałaśliwy sposób komunikowania się ze sobą. Samce nawołują samice charakterystycznym i ciągłym dźwiękiem pok, pok, pok. Robią to, uderzając przednimi kończynami o jakąś powierzchnię, na przykład o liść lub gałąź. Samice wybierają swoich partnerów na podstawie jakości tego nawoływania. Dźwięk nawoływania zależy również od wielkości samca, więc im większy samiec, tym głębsze i głośniejsze dźwięki. Azjatyckiego zaskrońca tygrysiego można rozpoznać po wzorze przypominającym tygrysa na skórze i występuje głównie w Azji Południowo-Wschodniej. Wąż na ogół nie jest agresywny wobec ludzi, ale jeśli przeszkadzasz lub zagrażasz im, mogą stać się niezwykle niebezpieczne. Jeśli cię ugryzie, ciało otrzymuje poważne zatrucie, które może prowadzić do różnych konsekwencji, takich jak uszkodzenie nerek, osłabienie mięśni, paraliż i więcej. Dingo mają wyjątkowy wygląd i czasami wyglądają jak urocze psy, które chcielibyście pogłaskać. Ale uwaga, te dzikie psy nie są zwierzętami domowymi i nigdy nie powinniście ich dotykać. Dingo jest blisko spokrewniony z wilkiem szarym i udomowionym psem. Chociaż incydenty związane z dingo są rzadkie, nie są całkowicie niespotykane. W rzeczywistości, jeśli zbliżasz się do dingo w obszarach, w których są one obecne, najlepiej trzymać się z daleka i nie prowokować ich. Dingo pochodzą z Australii, ale ostatnio zostały znalezione w części Azji Południowo-Wschodniej. Nawet rząd Queensland ostrzegł, że dingo są bliżej niż ludzie myślą i że mogą się szybko poruszać. Są również znane ze swojej wytrzymałości i mogą pokonywać długie dystanse w poszukiwaniu jedzenia. Tak więc, jeśli natkniesz się na jednego, zachowaj dystans, ponieważ mogą stać się niebezpieczne, jeśli poczują się zagrożone. Możecie być zaskoczeni, że tak mały owad jak pryszczel lekarski może powodować różne choroby, gdy jego toksyczna ciecz wejdzie w kontakt z ludzkim ciałem. Nawet 1 gram może być niebezpieczny dla ponad 5000 osób.
Ich ukąszenia powodują głównie alergie, ale mogą wystąpić również inne reakcje fizyczne, takie jak uszkodzenia serca lub nerek. Żółw szylkretowy to żółw morski wymieniony jako gatunek zagrożony. Chociaż sam żółw nie jest trujący, należy zachować ostrożność podczas jego spożywania. W rzeczywistości w niektórych krajach, w tym w Chinach, jest to przysmak. Żółw zjada gąbki z oceanu, które mogą być trujące. I chociaż sam nie cierpi zbytnio, to toksyny nie rozkładają się w jego ciele. Flamboyant cuttlefish, naukowo znany jako Metasepia pfefferi, to wyjątkowy i fascynujący gatunek ośmiornicy. Jest to jeden z trzech toksycznych gatunków ośmiornic, dlatego najlepiej trzymać się od nich z daleka. Ich trujące ukąszenie jest spowodowane gruczołem jadowym w ich dziobie i chociaż ich jad nie jest śmiertelny dla ludzi, może powodować ból i podrażnienie. Ośmiornica pochodzi z wód wokół Australii, Azji Południowo-Wschodniej i Nowej Gwinei. Zazwyczaj żyją w płytkiej wodzie na głębokości od 3 do 86 metrów i mogą osiągnąć maksymalną długość około 8 cm. Ośmiornica ma dwie długie macki i 8 krótszych ramion, których używa do poruszania się i łapania jedzenia. Dodatkowo to morskie stworzenie jest mistrzem kamuflażu i może szybko zmienić kolor i teksturę, aby dostosować się do otoczenia. Ale niebezpieczeństwo polega nie tylko na dotknięciu ośmiornicy. Zjedzenie jej może również mieć bardzo niekorzystne skutki. Niemrawiec prążkowany to jadowity wąż występujący głównie w Azji Południowo-Wschodniej. Rozpoznasz go po czarno-białym, pasiastym wzorze. Są aktywne w nocy i możecie być zaskoczeni, gdy dowiecie się, że polują również na inne węże. Uważaj, aby przypadkowo nie nadepnąć na węża, ponieważ jego jad może spowodować osłabienie mięśni, problemy z oddychaniem, a nawet śmierć. Stożki to grupa ślimaków morskich, znanych z pięknych i misternie ukształtowanych muszli. Pomimo ich powabnego wyglądu, posiadają one trujące żądło, które może być niebezpieczne, a w niektórych przypadkach nawet śmiertelne dla ludzi. Mają przypominający harpun ząb ociekający silną neurotoksyną. Ślimaki te są mistrzami kamuflażu i potrafią ukryć się pod skałami lub koralowcami w wodach tropikalnych i subtropikalnych. Więc jeśli myślisz, że je rozpoznasz, pomyśl jeszcze raz. Jeśli zostaniecie zaatakowani przez ślimaka, możecie spowodować się paraliżu i problemów z oddychaniem. A jeśli myślisz, że jesteś bezpieczny, ponieważ jesteś poza wodą, pomyśl jeszcze raz. Niektóre gatunki stożków mają tendencję do przebywania na plaży, więc jeśli je zobaczysz, nie dotykaj ich. Czy kiedykolwiek dotknęliście niebezpiecznego zwierzęcia? Dajcie nam znać w komentarzach. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów, które zrobiliśmy, kliknij w jeden z nich na ekranie lub zajrzyj na kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie.